niedawno dobiegła końca pani trzyletnia misja na stanowisku dyrektorki koordynatorki do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta w Warszawie. Co uważa pani za swój największy sukces, a czego niestety nie udało się zrealizować? Największym osiągnięciem mojej pracy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy myślę, że jest stworzenie spójnego systemu zarządzania zielenią, jakością powietrza i polityką klimatyczną. Przy czym, jeśli chodzi o zieleń, najważniejsze było wprowadzenie jednolitych standardów zarządzania zielenią warszawską, czyli takiego kompleksowego zarządzania zielenią, a więc przede wszystkim standardu informowania mieszkańców o wycinkach drzew. Kolejny standard to jednolity standard przeglądów drzew wraz z klasami ryzyka drzew, czyli przypisaliśmy klasy ryzyka do poszczególnych drzew w zależności od tego, w jakim są stanie zdrowotnym oraz gdzie rosną. I dzięki temu nasi ogrodnicy mogą się skupić przy pracy z drzewostanem na tych drzewach, które są w najgorszej kondycji, a w związku z tym stwarzają potencjalnie zagrożenie i trzeba je częściej monitorować. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale także ochrony drzew, po to, żeby nie wycinać tych drzew, które da się uratować. Taki właśnie dokładny monitoring. Wydaje mi się, że właśnie takie podejście oparte na wiedzy, na dowodach, to jest to, co w zieleni się udało wdrożyć i powiedziałabym, że to jest największy sukces. Natomiast jeśli chodzi o politykę klimatyczną i ochronę powietrza, no to zupełnie nowa uchwała dotycząca pieców i wymiany pieców, bardzo wysokie dotacje, udało się wynegocjować 300 milionów złotych, radni się zgodzili na przekazanie tej kwoty na właśnie dotacje piecowe i bardzo przyspieszył ten proces dotacji. Mamy co roku dwukrotny wzrost liczby wniosków, więc to jest super. Natomiast niestety, gdybyśmy otrzymali dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych pracowników, którzy te wnioski procedują, mogłoby być tego więcej. Więc tutaj powiedziałabym, że jeszcze jest sporo do zrobienia, ale ta maszyneria została ustawiona, a trzeba ją dodatkowo naoliwić. Mamy zaledwie 8 lat, aby wypełnić zobowiązania związane ze strategią Fit for 55. Jakie w związku z tym stoją przed Warszawą zadania? Co uważa pani za najpilniejszą sprawę do załatwienia? Najważniejsza jest wizja, najważniejsze jest określenie celu. No i ten cel narzuca tutaj Unia Europejska, ale on jest oczywiście zgodny z naszym żywotnym interesem, więc też nie można mówić, że to jest jakiś narzucony zewnętrzny cel. Bardzo ważna jest operacjonalizacja, czyli przygotowanie takiego planu taktycznego. W przypadku Warszawy powstała już pierwsza wersja właśnie zielonej wizji Warszawy, to jest plan dekarbonizacji miasta. I punktem wyjścia, i to jest najważniejsze pewnie do zrobienia w przypadku każdego z miast, to jest dokładna inwentaryzacja emisji. Musimy wiedzieć, skąd emisje pochodzą, po to, żeby móc je redukować. W przypadku większości z miast, a mamy te dane dla Warszawy dosyć dokładne, ze źródeł stacjonarnych, przede wszystkim z budynków, pochodzi ponad 80% emisji CO2. No i co to oznacza? Że należy w szczególności zaadresować w politykach miejskich właśnie budynki. Zaopatrzenie w ciepło to jest większość, jeśli chodzi o emisję CO2 z budynków. I kolejna rzecz, zaopatrzenie w energię. To będzie wymagało ogromnego wysiłku administracyjnego po stronie miasta. Miasta muszą stworzyć taki system i taki potencjał administracyjny, aby móc przemyśleć swoje polityki w ten sposób, aby zaadresować te zmiany, te działania, które przyczynią się do walki ze zmianami klimatu, a w sposób taki najbardziej poważny, czyli zupełnie inaczej ustawić priorytety, ale też koordynować działania poszczególnych miejskich biur, więc to jest rzeczywiście wyzwanie bardzo duże też organizacyjne. Także powiedziałabym, że przede wszystkim wizja, potem dobre dane, a potem dobra administracja. A jaką rolę dla warszawianek i warszawiaków przewiduje pani w tym procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej Warszawy? Walka ze zmianami klimatycznymi nigdy nie będzie skuteczna, jeśli prowadzić ją będą pojedyncze instytucje, osoby czy na przykład miasta, bo miasto
posiada wpływ bezpośredni wyłącznie na około 10% swoich zasobów. Pozostałe zasoby, na przykład we wspomnianych budynkach, to są zasoby, które należą do osób prywatnych, są zarządzane przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, produkcja ciepła, energii przez państwo albo spółki Skarbu Państwa. Także skuteczna walka ze zmianami klimatu wymaga kooperacji, współpracy i takiego ustalenia wspólnoty celów wszystkich tych podmiotów. Także mieszkańców, którzy są niezwykle ważnym graczem w tej grze. Jeśli chodzi o polityki miejskie, to przede wszystkim mieszkańcy muszą być włączeni w przygotowywanie takiej wizji, o której wspomniałam. Muszą czuć, że to jest także ich współodpowiedzialność. I myślę, że niezwykle istotna jest promocja, edukacja na każdym szczeblu. Natomiast już na kolejnych etapach tworzenia na przykład takich instrumentów, które służą wymianie zasilania w odnawialne źródło energii. Na przykład miasta mogą stawiać farmy fotowoltaiczne, mogą budować farmy wiatrowe. To te instrumenty mogą być spokojnie na przykład współdzielone z mieszkańcami. Kopenhaga ma swoje własne wiatraki i instytucja, która nimi zarządza, należy do mieszkańców, którzy mają właśnie w niej udziały. Więc takie współrządzenie i współdzielenie także zasobu infrastrukturalnego to jest także na pewno w przyszłości pole do zaangażowania mieszkańców. A czy wśród włodarzy światowych, europejskich czy może polskich miast ma Pani swoich idoli czy idolki? Jest bardzo wiele miast, które realizują projekty, na które można by patrzeć jako takie role model dla nas sztandarowe i istotne w kontekście wyzwań klimatycznych. Dla mnie niezwykle istotne w przypadku wspomnianej Kopenhagi jest to, że kolejne zarządy przez wiele lat realizują projekt dojścia do zeroemisyjności tego miasta. Czyli niezależnie od tego, która frakcja, partia rządzi miastem, ten projekt zeroemisyjności jest kontynuowany. I ta stabilność w zarządzaniu jest niezwykle istotna dla tak długofalowych projektów, jakim jest ta polityka klimatyczna. Natomiast na pewno wśród innych włodarzy miast wyróżnia się Anne Hidalgo z Paryża i jej koncepcja 15-minutowego miasta. To jest bardzo odważny krok i bardzo istotne jest to, że ona wygrała wybory już po ogłoszeniu takich radykalnych zmian, które są skierowane na zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście. Sadiq Khan z Londynu to jest kolejny prezydent miasta, który bardzo odważnie też wprowadza zmiany związane z ograniczeniem emisji miasta, z terenu miasta do atmosfery, w szczególności też dotyczące samochodów, bo tu ma większą władzę niż w innych obszarach. Sadiq Khan zrobił z jakości powietrza główny element swojej kampanii. On nagłaśniał ten temat wbrew temu, co się w Polsce dzieje. Jak popatrzymy na prezydentów polskich miast, to bardzo często mamy do czynienia z takimi próbami minimalizowania tematu, problemu. Jest problem z tym, żeby ogłaszać bardzo dni, w których stan powietrza jest no, bardzo zły. A w Londynie na odwrót. Stało się to taką przyczynkiem do głębszych zmian i uzasadnieniem dla tych zmian. I prezydent dostał legitymację od społeczeństwa, aby takie zmiany wprowadzać. Więc ja uważam, że to taką strategię należałoby też promować. Jakie miasto widzi Pani przed oczami, kiedy myśli o Warszawie w roku 2050? Ja od wielu lat mówię, że Warszawa to miasto naprawdę ogromnych możliwości, ale też dużych problemów. Nie ukrywam, że te największe problemy miasta są związane z ochroną środowiska. Więc chciałabym zobaczyć rozwiązanie tych problemów. Przede wszystkim rozwiązanie problemu jakości powietrza, czyli większą uwagę władz poświęconą temu właśnie tematowi. Na pewno miasto, które nie ma wielkich arterii w centrum i nie jest zdominowane przez samochody, a raczej miasto przyjazne, w którym dobrze się żyje. Na pewno miasto, mam nadzieję, że w 2050 roku nie będziemy już mieli kamienic bez dostępu do ciepłej wody, ogrzewania miejskiego,
i bez toalet, jeszcze trochę ich zostało. Bardzo istotnym problemem są zbiorniki bezodpływowe, czyli brak kanalizacji w niektórych dzielnicach, na przykład Wawer. Mamy takich zbiorników około 20 tysięcy, także 20-30 tysięcy, bardzo dużo w każdym razie, jeśli chodzi o stolicę europejskiego państwa i ta liczba się zwiększa co roku. Także chciałabym, żeby te może mniej widoczne, ale bardzo istotne dla jakości życia problemy zostały rozwiązane, żeby Warszawa była oczywiście zielona i żeby była neutralna klimatycznie. Natomiast czy miasto wykorzysta tę szansę? Tego nie wiemy. A jak przekonać nieprzekonanych do tego, żeby wspólnie z nami weszli na ścieżkę zielonej transformacji? Jak walczyć z mitami, ze strachami i z fake newsami? Myślę, że paradoksalnie jest to coraz łatwiejsze. Wzrost cen energii i bardzo gwałtowny wzrost cen gazu w ostatnich tygodniach i miesiącach spowodował, że coraz więcej mieszkańców, osób i instytucji zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia pochodzenia energii, pochodzenia ciepła jest niezwykle ważna. Zaczynają mierzyć swoje własne zużycie energii. Do tej pory tego nie robiliśmy, nie był to temat, który byłby przedmiotem jakiejś dywagacji, prawda, w mediach, to się już dzieje. Wydaje mi się, że pokazywanie praktycznych konsekwencji dla życia jest niezwykle istotne. No i nauka, edukacja od małego, informacja na ten temat wszędzie, gdzie to możliwe, ale też miasto musi dawać przykład samo, czyli miasto musi się przestawić na zieloną energię całkowicie. Miasta nie powinny już być zasilane tą energią czarną. Można instalować swoje własne źródła, można także kupować zielone certyfikaty. Niezwykle istotna kwestia efektywności energetycznej budynków. I tutaj zarówno miejskie budynki powinny w pierwszej kolejności przechodzić głęboką termomodernizację, bo to pozwala na zmniejszenie zużycia energii, a także zmniejszenie emisji CO2. Takie proste działania mogą naprawdę obniżyć koszty i zredukować emisje jednocześnie, więc mamy tutaj dwie korzyści za jednym razem.